Zdążyć przed Panem Bogiem. Streszczenie. Hanna Kral. Część pierwsza. Rozmowa z postacią, którą okazuje się być Marek Edelman, jeden z najważniejszych przywódców powstania w getcie warszawskim. Wspomina dzień 19 kwietnia 1943 roku, czyli dzień wybuchu powstania w getcie. Ze słów Edelmana wynika, że rankiem obudziły go strzały. Jednym z powstańców został chłopak, który dostarczał broń do getta, a gdy wybuchło powstanie, nie mógł się z niego wydostać. Poprosił więc Edelmana, żeby ten po wojnie odnalazł jego córkę, która wtedy przebywała w klasztorze w Zamościu, wiedząc, że on najprawdopodobniej tego powstania nie przeżyje. Później Edelman opisuje miejsca, gdzie walczono, szczególnie miejsce walk przy bramie fabryki szczotek. Wyjaśnia, że dzień rozpoczęcia powstania wynikał z planów Niemców, którzy planowali zlikwidować getto i jego mieszkańców. Dzień wcześniej na przywódcę powstania wybrano Mordechaja Anielewicza. Uznano, że jest on na tyle zdolny i ambitny, że da sobie radę z dowództwem. Ale nawet on załamał się, gdy usłyszał o spaleniu przez Niemców jednego chłopaka. 8 maja zabił siebie i swoją dziewczynę Mirę w czasie zbiorowego samobójstwa na ulicy Miłej. Wtedy Edelman przejął władzę, ale miał pod sobą tylko 40 osób należących do żydowskiej organizacji bojowej, ŻOBU, ponieważ reszta już zginęła. Edelman podkreśla znaczenie muru getta. Mówi o tak zwanych numerkach życia, czyli karteczkach, które umożliwiały przeżycie. O przyspieszonym wywożeniu ludzi z getta do obozów koncentracyjnych, co spowodowało, że ludzie byli jeszcze bardziej zdeterminowani, żeby walczyć. Opisuje ogrom bólu, cierpienia i najstraszliwszych rzeczy, na co Warszawa była obojętna. Część druga. Edelman tłumaczy się z wcześniejszego wywiadu z Hanną Kral pod tytułem Wyznanie ostatniego przywódcy getta warszawskiego, które było poddane dużej krytyce. Między innymi jego słowa, że w młodości Anielewicz malował rybom skrzela, żeby te wyglądały na świeże. Edelmanowi zarzucano, że chce bohaterów obdzierać z ich wielkości. Edelman mówi, że chciał pokazać prawdę, to jak naprawdę wszystko się odbyło, ale niektórzy odbiorcy stwierdzili, że taka prawda, mówienie o prawdzie było im potrzebne. Jednak i Edelman, i Hanna Kral uznają, że dalszą opowieść trzeba prowadzić tak, żeby nikogo nie urazić. Edelman przypomina o swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się ze związkami zawodowymi firm, które wspierały powstanie. Wspomina też, jaki szok w Ameryce wywołała wieść o zagładzie. Część trzecia. Później tłumaczy się, dlaczego po zakończeniu wojny przez 30 lat milczał i nie mówił o powstaniu. Tłumaczy, że jako jedyny z władz powstania, który je przeżył, po zakończeniu wojny został wezwany i zdał raport przed partiami politycznymi. Mówił jednak prawdę o niewyszkoleniu walczących, doceniał umiejętności walki przeciwników, raportował rzeczowo i dokładnie, bez patosu, bez oceniania, co nie spodobało się tym, którzy go przesłuchiwali. Dlatego postanowił od tamtej pory milczeć. Część czwarta. Edelman mówi o śmierci i o umieraniu. O tym, że gdy jechał w tramwaju z politykami po tym, gdy złożył im raport, to również czuł strach. Bał się, że też go ktoś wytknie, pokaże, że jest Żydem, a żyje. Przypomina Krystynę Krachelską, która była pierwowzorem Syrenki Warszawskiej. Przepiękną dziewczynę, która uciekając przed strzałami, wbiegła w pole słoneczników, ale jej to niestety nie pomogło. Stwierdza, że piękną śmierć mają tylko piękni ludzie, a mieszkańcy getta uznawani byli za brzydkich i nieczystych. Opowiada o głodzie, walce o każdy kęs jedzenia i łyk wody, o strasznych warunkach dzieci, o kanibalizmie, o niegrzebaniu ciał poległych. O prowadzonych w getcie badaniach nad głodem, które teraz, kiedy wojna się skończyła i wszyscy są najedzeni, stały się niepotrzebne. Część piąta. Następnie opowiada o profesorze Janie Molu. Jego asystentem był właśnie Edelman. Profesor Moll przeprowadził jako pierwszy w Polsce operację na otwartym sercu w czasie zawału, a Edelman wykonał rysunek odwróconego krwiobiegu, co pozwoliło uratować życie wielu ludziom. Moll w czasie wojny pracował jako chirurg, ratując życie walczącym i dopiero po wojnie zainteresował się ratowaniem ludzi przechodzących zawał.
Poza Edelmanem w zespole profesora były jeszcze słynne asystentki Elżbieta Czantkowska i Aga Żuchowska. Edelman opisuje, jak profesor obawiał się oskarżeń o eksperymentowanie na ludziach. Część szósta. Edelman wspomina o tym, co działo się na Umschlagplatz, gdzie wywożono ludzi do obozów. Edelman mówi o reporterze, który to dokumentował i usłyszał strzały. Hanna Kral pyta o zasadność powstania, ale Edelman się oburza. Poddaje w wątpliwość, że był dobrym pomysłem, że śmierć w walce jest lepsza od śmierci w komorze. Na słowa Kral, że ludzie mieli iść na śmierć jak barany, Edelman odpowiada, że na Umschlagplatz ludzie szli z godnością i spokojnie. Ta nieświadomość powodowała, że los, jaki ich czekał, był jeszcze tragiczniejszy. To oni stawali się obrazem, ikoną tamtego cierpienia. Część siódma. Edelman wspomina czas przed powstaniem, gdy Niemcy posadzili na beczce starego Żyda i śmiejąc się z niego obcinali mu brodę. Wtedy postanowił, że nigdy nie da się wsadzić do beczki. Wyjaśnia, dlaczego nie wyemigrował. Uważa, że to nie tylko powody materialne, ale też przekonanie, że jego miejsce jest tutaj. Znowu wraca do wspomnień z getta. Mówi o wielkiej potrzebie posiadania kogoś bliskiego, z kim można dzielić strach i cierpienie. On znalazł się w sztabie powstania, zastępując kolegę Adama, który załamał się, gdy aresztowano jego dziewczynę. Mówi o strasznych uczuciach, gdy oczekiwano na wejście do wagonu i braku reakcji na to. Opowiada o wielu przyspieszonych ślubach, o tym, jak wyprowadzał ludzi z getta, co mógł robić, ponieważ będąc gońcem miał przepustkę, a ci ludzie i tak później wracali i wsiadali do wagonów. W tym słynna dzięki niemu Pola Lifschitz. Edelman mówi o numerach życia, których Niemcy dali 40 tysięcy. O walce o te bilety, ale też o oddawanie ich bliskim. Opowiada o śmierci prezesa gminy żydowskiej Judenratu. Część ósma. Edelman mówi o czasach współczesnych, o tym, jak do kliniki trafiają pacjenci z zawałem. Jest wśród nich pan Wilczkowski, alpinista, który wspomina szczyty tatrzańskie. Pani Bubnerowa, wspominająca montaż piór kulkowych. Pan Rzewski, który wspomina fabrykę, którą zarządzał i którą mu odebrano, porównując ją do getta. Ona też była dla niego czymś najważniejszym, tak samo jak dla Edelmana najważniejszym w życiu było getto. Część dziewiąta. Słyszymy opis życia alpinisty Wilczkowskiego, który całe swoje życie wspinał się bez żadnego wypadku, myśląc, że jest bezpieczny. Ale to stres, którego cały czas doświadczał, okazał się jego największym wrogiem, obciążając jego serce. Kolejny pacjent, pan Rudny, myślał z swoją żoną, że są w stanie zrobić wszystko, co tylko sobie zaplanują. Ale to wszystko skończyło się, gdy żona zobaczyła go na sali reanimacyjnej. Pani Bubnerowa sprzedawała długopisy i pióra kulkowe, ale też oszukiwała. I gdy wracała ze sprawy sądowej, gdzie skazano ją na rok w zawieszeniu na 3 lata, miała zawał. I to u niej po raz pierwszy udało się przeprowadzić operację z odwróceniem krwiobiegu. Edelman mówi, że operacje zmieniają ludzi. Bubnerowa zamknęła swój zakład. Rudny, zamiast marzyć o sprowadzeniu wyjątkowej technologii, zaczął pracować o wiele bardziej spokojnie. Część dziesiąta. Kral pokazuje rozmowę Edelmana z kobietą, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła go, pytając, dlaczego jego ojca, zastępcę komendanta Umschlagplatz, zamordował go Żob. Nie rozumie, dlaczego przywódcy powstania kierowali się takimi zasadami. Sam Żob powstał, gdy w getcie było już tylko 60 tysięcy ludzi, ale dla żołnierzy brakowało broni, którą trzeba było jakoś zdobywać. Tu bardzo pomocne były łączniczki przekazujące informacje poza getto. Edelman mówi o kilku wydarzeniach z czasu likwidacji getta. Podkreśla, że te historie interesują ludzi mniej niż te opowieści o walce. Wspomina Abraszę Bluma, później uratowaną Elżbietę, która została adoptowana przez amerykańską rodzinę, ale pomimo to popełniła samobójstwo. Wspomina, że w czasie walk wbiegł do domu, gdzie na worku sucharów umierał chłopak. Poczęstował go tymi sucharami, a później wieczorem zmarł. Część 11. Opisywany jest pomysł reżysera Andrzeja Wajdy, który chce stworzyć film o getcie warszawskim. Chce do niego wykorzystać zdjęcia archiwalne
i nagrać rozmowę z Edelmanem, który miałby opisywać, co się działo w czasie powstania w getcie i w samym getcie. Ale problemem jest Warszawa, która bardzo mocno się zmieniła. W filmie miały być poruszone wydarzenia z Lubą Blumową, która prowadziła szkołę pielęgniarek z 60 uczennicami i musiała wybrać 5 z nich, żeby wręczyć im numerki życia. Ale Edelman nie chce występować w filmie. Uważa, że wystarczy, że raz opowiedział swoją historię. Część 12. Edelman tłumaczy, dlaczego po wojnie zajął się medycyną. Przekonała go do tego żona. Edelman wspomina pierwsze spotkanie z żoną, którą spotkał, gdy ona razem z patrolem znalazła go i wyprowadziła powstańców z getta. Po wojnie przekonała go, że choroba to taka jakby łamigłówka, którą można rozwiązać i uratować życie. Według Edelmana ratowanie życia jest najważniejsze. Mówi: Pan Bóg chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć chwilkę dłużej, niż on by sobie życzył. Część 13. Krall, opierając się na opowieści Edelmana, rekonstruuje, co się działo w czasie powstania. Pierwszy dzień, wkroczenie Niemców, walki w fabryce szczotek, obrona strychu przez Michała, Klepfisza, wspomnienie spotkania Edelmana z SS-manem Stropem w czasie prac prokuratury po wojnie. W czasie tego spotkania Strop oddaje Edelmanowi honory wojskowe. Edelman opowiada o informacji o podpaleniu getta i ewakuacji ze schronów. Wspomina trudne warunki, jakie w schronach miały dzieci, które co jakiś czas były wypuszczane na zewnątrz, a gdy były spotykane przez Niemców, ci przekupywali je słodyczami, żeby pokazywali, gdzie są schrony, które później wysadzali. Krall wskazuje to, jak informacje o tym, co się dzieje w getcie, wydostawały się na zewnątrz. Szczególnie dużo zrobił tu Wacław, czyli Henryk Woliński. Krall mówi też o Zbigniewie Lewandowskim, czyli Szynie, który uczył powstańców produkcji materiałów wybuchowych. Autorka pisze o swoim przyjacielu Jurku Wilnerze, który był przedstawicielem żobu na zewnątrz getta, którego złapano, ale w ucieczce pomógł mu Heniek Słoninarz. Jednak Jurek pomimo to wrócił do getta. Część 14. Edelman sugeruje, że jest jeszcze jedna rzecz, o której musi powiedzieć. O tym, jak udało mu się przeżyć. Boi się, że ktoś będzie go oskarżał, że przeżył czymś kosztem. Wspomina, że przedostał się na Nowolipek, żeby poinformować o Ince, czyli lekarce, która podała sobie i dzieciom cyjanek. Zobaczył go wtedy niemiecki żołnierz, ale chybił, kiedy strzelał. Gdy został zabrany z ulicy, uratował go znajomy policjant Mietek. Mietek, któremu jednak nie udało się uratować swojego ojca. Część 15. Ostatnia część to opis działania serca, rozmowa z inżynierem Sejdakiem, twórcą sztucznego serca wykorzystywanego przy operacjach. Ale czasem szanse na ratunek są zbyt małe i świeczki nie da się osłonić. Krall opisuje historię tych powstańców, którym się nie udało przeżyć. Następnie opisuje Zbigniewa Młynarskiego Kreta, który nadal uważa, że jego najlepsze lata to czas wojny, gdy mógł wykazywać się w walce. Edelman wspomina dr Elżbietę Chętkowską, która miała nowotwór i w końcu zażyła śmiertelną dawkę glimitu. Pogrzeb Celiny, czyli Civi Lubetkin, współzałożycielki żobu. Spotkanie z Maszą, która dalej słyszy krzyki chłopca spalonego na Miłej. Koniec to stwierdzenie o walce z Bogiem, nieprzewidywalności wygranej. Edelman nadal nie jest w stanie zrozumieć logiki proporcji, że on przeżył spośród 400 tysięcy ludzi. Ale mówi, że każde życie to 100%, więc może ma to sens. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.